Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj gościem programu W oku cyklonu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda. Witam Panie Witam pośle. Serdecznie Panią redaktor, witam naszych widzów. Panie pośle, Pan reprezentował Prawo i Sprawiedliwość ostatnio w dwóch ważnych debatach. Jedna dotyczyła Amber Gold, druga Smoleńska. To w jakiej sytuacji jest nasz kraj, że tak ciężkie debaty musimy toczyć? Chyba nie było to tak naprawdę przyjemne doświadczenie. No niestety, ale te lata Platformy Obywatelskiej to jest czas, w którym państwo jest nieustannie psute. Mógłbym i pozwolę sobie nawet użyć takiego dosyć mocnego określenia, że to jest taki systematyczny, prowadzony od jesieni 2007 roku demontaż państwa polskiego i on dzisiaj już jest widoczny i to bardzo wyraźnie. Przy czym ten demontaż polega między innymi na tym, że Platforma pozbywa się jako rząd odpowiedzialności za kolejne sfery, bardzo ważne sfery życia publicznego, choćby prokuratura, bo to jest chyba w tej chwili najlepszy i najbardziej aktualny przykład, bo dużo się o tym mówi. W 2009 roku Platforma na siłę przepchała przez Sejm, mimo protestów pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który wtedy ostrzegał, że ta reforma Platformy doprowadzi do nieszczęścia, przepchała na siłę reformę, która niby miała polegać na rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, ale doszło nie tylko do rozdzielenia funkcji, które zresztą moim zdaniem jest nie do końca zgodne z konstytucją, bo jeżeli w konstytucji jest zapis, a jest cały czas, że to rząd odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i porządek publiczny, no to jak ma dbać, jeżeli prokuratura jest od rządu niezależna, a zatem przynajmniej formalnie, teoretycznie, rząd nie ma wpływu na prokuraturę, tak? No to jak ona ma funkcjonować, skoro rząd nie może jej narzucić pewnej polityki, polityki wybranej przez ludzi, bo przecież rząd powstaje w wyniku wyborów parlamentarnych, gdzie społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli do parlamentu i ta wybrana większość tworzy rząd, tak? W związku z czym ma realizować pewien program, za którym zagłosowali ludzie, czyli ludzie chcą pewnych rozwiązań, ale oni nie mogą realizować w części bezpieczeństwa i porządku w państwie tego programu, bo prokuratura jest niezależna. I teraz dzieją się kolejne rzeczy, które widzimy. Prawda, śledztwo smoleńskie, sprawa Amber Gold i tych wszystkich uchybień, bardzo dziwnych zresztą, których dopuścili się prokuratorzy z Trójmiasta, a oni mówią tak, ale my za to nie odpowiadamy w ogóle, bo prokuratura jest niezależna, także proszę tutaj do nas się nie zwracać i proszę tutaj do nas nie mieć żadnych pretensji, my za to nie odpowiadamy, to nie jest nasza odpowiedzialność. I tak jest w bardzo wielu sferach życia publicznego, bardzo wielu. Szkoły są likwidowane, to samorządy, my za to nie odpowiadamy, ale już nie mówią, że faktycznie obniżyli w stosunku do poprzednich lat subwencję oświatową, że te obciążenia, które spadają na samorządy, że oni wrzucają samorządom coraz nowe zadania do wykonywania, ale za tymi zadaniami nie idą pieniądze, co oczywiście też jest sprzeczne z konstytucją, jest sprzeczne z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, czyli światła PO, która nazywa się partią nowoczesną i absolutnie proeuropejską, łamie w sposób bezpardonowy prawo nie tylko polskie, ale również i unijne, i w majestacie prawa mówi, że ona za nic nie odpowiada, bo to samorządy to nie jest jej odpowiedzialność. Ja abstrahuję już od tego, że w większości samorządów też siedzą ich ludzie. Więc to jest zupełnie inna kwestia. I to mamy cały czas i to mamy w sprawie Amber Gold. Tylko oczywiście przy Amber Gold doszły wątki bardzo dla nich niewygodne, bo okazało się, że sprawa Amber Gold to jest sprawa, którą mocno powiązani są prominentni ludzie z Platformy Obywatelskiej. Poczynając od samego Donalda Tuska i jego syna, bo pytanie, jak to się stało, że jego syn pracował równocześnie i w porcie lotniczym w Gdańsku i w OLT, czy tu aby nie było kolizji interesów, a była na pewno, choćby poprzez to dzisiaj, że port lotniczy w Gdańsku został z olbrzymimi długami zaciągniętymi przez OLT, których tak naprawdę nikt już nie spłaci. W związku z czym to są czyste straty w majątku publicznym, bo port gdański to jest, lotniczy gdański to jest spółka, która jest własnością publiczną, bo to jest samorząd miejski, samorząd województwa i skarb państwa. Tam są udziałowcami. Więc
Tu jest problem. Jest problem samego Donalda Tuska, który, jak wiemy, 24 maja już znał treść notatki ABW, której absolutnie nie chce ujawnić, po czym rozmawiał ze swoim synem, po czym, jak sam syn jego stwierdził, rozluźnił współpracę z OLT, więc co on mu przekazał? No i cały szereg pytań, co robiły w całej sprawie służby specjalne, dlaczego nie zainteresowały się spółkami Marcina Plichty już na etapie, kiedy on zaczynał, no już nie tylko prowadzić działalność jako Amber Gold, dziwnie nagle rozwiniętą. Chłopak, który w 2009 roku był w zakładzie karnym, nie miał żadnych pieniędzy, w związku z trudną sytuacją finansową rodziny otrzymał zwolnienie z tego zakładu karnego, bo tam oficjalnie twierdził, że rodzina ma 650 zł, ale generalnie pieniędzy wtedy nie miał. Nagle po niecałym roku zaczyna obracać wielkimi milionami złotych. Skąd zdobył te pieniądze? No tam on i żona opowiadali gdzieś, że chodzili od domu do domu, że prawda, oferowali te swoje kredyty, no ale kto w to uwierzy? No przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzy w to, że w każdym domu udało im się namówić ludzi do wzięcia kredytu. Ktoś sfinansował początek tego biznesu. Do dziś nie wiadomo, skąd pochodziły te pieniądze. Nawet dziennikarze póki co nie są w stanie tego wyjaśnić. Różne są hipotezy. Niektórzy twierdzą, że służby specjalne, niektórzy twierdzą, że jakiś biznes taki o profilu mafijnym. Ja się obawiam, że w Polsce jest tak, że ta sfera służb specjalnych, zwłaszcza tych dawnych służb specjalnych i mafia, to jest jedna wielka dzisiaj mieszanka. W każdym razie te pieniądze nagle nie wiadomo skąd się wzięły. No i były szeroko rozdawane. I ludzie Platformy Obywatelskiej piastujący prominentne stanowiska w Trójmieście z chęcią te pieniądze przyjmowali. Na ogród zoologiczny, na inne przedsięwzięcia, na słynny film. Nawet prosili o to, żeby za te pieniądze zapłacić. Myślę tutaj o prezydencie Gdańska, panu Adamowiczu. Więc jakby uwikłali się w ten sposób, co najmniej w ten sposób, w ten biznes Marcina P. No i w tym kontekście zdumiewające zachowanie organów administracji rządowej, które przecież od 2007 roku, odkąd Platforma przejęła rządy, podlegają całkowicie PO i wszędzie na każdym szczeblu, czego nikomu nie trzeba tłumaczyć, zasiadają wyłącznie nominaci Platformy Obywatelskiej. To tylko oni pełnią tam stanowiska, już dawno wszystkich innych wyrzucono. A zwłaszcza w Trójmieście, gdzie Platforma rządzi niepodzielnie od wielu lat. I te organy w ogóle nie reagują. Jakby nie było firm Marcina P. Jakby one nie istniały. Nie składa sprawozdań finansowych, nie składa deklaracji podatkowych, nie płaci podatków przez ponad 2 lata. I oni tego nie widzą kompletnie. Nie dostrzegają tego. Mało, nie płacąc podatków, przejmuje koncesje lotnicze. Tak. W błyskawicznym tempie sprawy jego załatwia Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wszystko dzieje się po prostu jak w jakimś nieprawdopodobnym zupełnie filmie. Gdyby ktoś stworzył w Polsce taki scenariusz filmowy i pokazał go w kinach, to ludzie by pękali ze śmiechu, uznaliby to za film science fiction. Nie, to się stało. I to jest olbrzymi problem Platformy, dlatego że ona niewątpliwie jest w sprawie Amber Gold umoczona, mówiąc brzydko. Ale tak jest. Więc tylko na czym polega problem? Nie polega tylko na tym, żeby ścigać Platformę Obywatelską, która jest w tej sprawie umoczona. Problem polega przede wszystkim na tym, że Platforma Obywatelska to jest dzisiaj władza w Polsce. I nie może być tak w państwie prawdziwie demokratycznym, że władza robi co chce, porusza się na styku działalności legalnej i nielegalnej, jej przedstawiciele w tym się obracają i nic. I nie ma żadnej odpowiedzialności. A ta władza ma przyzwolenie chyba społeczeństwa, bo widzę, że sondaże nadal są dość przychylne dla Platformy. No, to możliwe. Niemały też w tym udział mediów od 2005 roku, które określoną atmosferę systematycznie budowały, no i które potem, mimo kolejnych wpadek, no przecież ile już mieliśmy tych afer związanych z działalnością PO. Już była afera stoczniowa, lekowa, już była recepty. Tak, afera lekowa i afera hazardowa, której nie było, tak? Bo to słynna komisja hazardowa i jej słynny przewodniczący pan Sekuła, który robił głosowania w komisji w momencie, w którym na sali nie było posłów, a potem na samym końcu orzekł jednoosobowo, że afery hazardowej nie było. No?
Co się stało? No został nagrodzony fotelem wiceministra finansów. W ogóle to jest bardzo specyficzne, bo Platforma czasem mówi o odpowiedzialności, tak jak wczoraj w Sejmie w czasie debaty nad zachowaniem przedstawicieli rządu w sprawie zwłok ofiar po katastrofie smoleńskiej mówił o odpowiedzialności, że on przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność. Tylko co z tego? Z tego, jak nie podaje się do skoro nie tylko, że nikt nie poniósł odpowiedzialności za sprawę smoleńską, został nagrodzony. To tak. Ówczesna minister zdrowia, pani Kopacz, która opowiadała w Sejmie, że cała ziemia na miejscu tragedii smoleńskiej została przekopana na metr i przesiana przez sita. Kilka miesięcy później ludzie z Polski, którzy przyjeżdżali tam oddać hołd poległym, znajdowali nie tylko fragmenty samolotu, ale także niestety również i szczątki ofiar. Nadal. Więc jestem ciekawy, ile prawdy było w słowach pani minister. Zero. To sobie trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Było to po prostu zwykłe kłamstwo. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Polscy patomorfolodzy ramię w ramię z lekarzami rosyjskimi ciężko pracują, fachowcy bez słów się rozumieją. Okazało się, że przy sekcjach nie było ani polskich lekarzy, ani polskich prokuratorów, co jasno powiedział kilka dni temu prokurator Szeląg. Kłamstwo, 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 kłamstwo. Kłamstwo w Moskwie mówione do mediów, kłamstwo w Sejmie mówione do posłów. I co? I pani minister zdrowia po wyborach zostaje marszałkiem Sejmu. Z woli pana Donalda Tuska i Platformy w Sejmie. Druga funkcja w państwie po prezydencie Rzeczypospolitej. Co to jest? To jest konsekwencja jej kłamstw, czy to jest nagroda za zachowanie? To jest nagroda. Kolejny przykład. Pan generał Janicki. Oczywiste zarzuty w raporcie NIK związane z jego działaniem i niedziałaniem, czyli jego po prostu rażącą co najmniej niekompetencją, jeżeli chodzi o ochronę prezydenta i delegacji, która zginęła w Smoleńsku. Oczywiste zarzuty, twarde i co? I awans generalski od Bronisława Komorowskiego i odznaczenie. Kolejna osoba, minister arabski. Nie tylko żadnych konsekwencji, a też raport NIK wskazujący ewidentne zarzuty, bo to minister arabski był koordynatorem lotów floty VIP, to on dokonał zaniedbań wskazanych nawet w raporcie Millera, że nie przesłał informacji ani do 36. Pułku Lotniczego, ani do BOR o tym, że prezydent zgłosił zapotrzebowanie, że kancelaria prezydenta zgłosiła zapotrzebowanie na lot. Wykazane zaniedbania, jego dziwne wizyty w Moskwie, przez które MSZ uniemożliwił wyjazdu do Moskwy w celu przeprowadzenia czynności przygotowawczych ministrowi, mojemu koledze z kancelarii prezydenta świętej pamięci Mariuszowi Handzlikowi. I co? I kolejna po wyborach nominacja na szefa kancelarii premiera. I tak można powtarzać. Minister Sikorski, znów minister spraw zagranicznych. A co zrobił godzinę po tragedii smoleńskiej? Zadzwonił do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i powiedział mu, że do tragedii doszło z winy pilotów. Już wtedy znał przyczynę. I natychmiast zostały rozesłane słynne SMS-y do posłów Platformy Obywatelskiej. Wina pilotów, wina prezydenta, prawda, który zmuszał ich do lądowania. Jeszcze wczoraj mogliśmy usłyszeć w debacie chyba Leszek Miller powiedział, że były osoby, które mogły jeszcze uratować ten samolot. I to jest cały czas powtarzane, te kłamstwa są powtarzane nieustannie. I teraz właśnie, no można sobie zadać pytanie, o co tutaj chodzi? Czy chodzi tylko o utrzymanie władzy za wszelką cenę, z porzuceniem wszelkich standardów przyzwoitości i wszelkich standardów, jakie powinny obowiązywać w prawdziwie demokratycznym państwie, państwie, które ma się nazywać państwem prawa, tak jak to niby głosi nasza konstytucja, czy też jest to po prostu strach przed Rosją, przed władzami rosyjskimi? A w takim razie, co te władze wiedzą o Donaldzie Tusku, o jego współpracownikach, o czym rozmawiał Donald Tusk na molo w Sopocie,
z premierem Putinem w 2009 roku jesienią, bo najpierw mówił, że rozmawiali o poważnych sprawach, a po roku czy półtorej mówił, że rozmawiali o tym, jak kto ma urządzoną kuchnię. No przecież wszyscy pamiętamy. O czym rozmawiał z nim w Smoleńsku, kiedy tam przyleciał i spędzili trochę czasu razem sami w słynnym namiocie? Jak to się stało, że nie ma żadnego dokumentu, żadnego porozumienia podpisanego w sprawie wyboru trybu wyjaśniania tragedii smoleńskiej, trybu prawnego? Jak to się stało, że premier Tusk zgodził się na zastosowanie załącznika do konwencji chicagowskiej w sytuacji, gdy polski samolot był samolotem wojskowym, kierowanym przez wojskowych pilotów, a dziwnym trafem sprawę bada prokuratura wojskowa od samego początku, ale lot był cywilny. Bo gdyby nie był cywilny, to nie dałoby się przyjąć tego załącznika do konwencji chicagowskiej. Jak to się stało, że premier się na to wszystko zgodził? Kto mu to doradził? Jak on przyjął takie rozwiązanie? Czyjej opinii w tej sprawie zasięgał? Czy w ogóle czyjej zasięgał? Dzisiaj nikt nie chce udzielić odpowiedzi na te pytania. I co się dzieje? To się dzieje całkowicie bezkarnie. Takie są w tej chwili standardy naszego państwa i one prowadzą do upadku. To jest demontaż państwa, to jest zniszczenie kolejnych barier w łamaniu demokracji, które cały czas następuje. Już nie wspominam o prezydenckim projekcie zmiany ustawy Prawo o zgromadzeniach, gdzie w konstytucji jest napisane, że prezydent stoi na straży konstytucji i ten prezydent, który ma stać na straży konstytucji, wznosi projekt ograniczający konstytucyjne prawa. No, a możemy to, jest, w ogóle... to jest Polska PO. A możemy mówić o niezawisłości sądów w Polsce? No, przykład prezesa sądu w Gdańsku powiedział, że przynajmniej pokazał, że przynajmniej w niektórych miejscach to jest oczywista fikcja. No. Prezes sądu okręgowego w Gdańsku zachował się jak lokaj asystenta pana ministra arabskiego. No, faceta, który się podawał za asystenta pana ministra arabskiego. No to ja bardzo przepraszam, ale godność urzędu sędziego w ustach pana prezesa to chyba jest coś, z czego można się tylko pośmiać. Czy lekiem na to jest właśnie połączona funkcja prokuratora i ministra sprawiedliwości, żeby zapanować nad tym całym chaosem? Na pewno w jakimś stopniu tak, aczkolwiek uważam, że można byłoby przyjąć jeszcze inne rozwiązanie. Można by było przyjąć takie rozwiązanie hybrydowe. Bo dzisiaj ten prokurator generalny, powiedzmy, jest wybierany w sposób dosyć niezależny. Mówię dosyć, dlatego że tam jednego kandydata ma na mocy ustawy przedstawiać Krajowa Rada Sądownictwa, drugiego kandydata Krajowa Rada Prokuratury, prawda? No, czy można mówić, że Krajowa Rada Prokuratury jest niezależna? No, na jej czele dzisiaj stoi prokurator Zalewski, nominat Platformy Obywatelskiej, członek rządu Donalda Tuska, bo przecież zastępca prokuratora generalnego w czasie, kiedy jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości było połączone z Minister Sprawiedliwości, sprawował jednocześnie funkcję i ministra, i prokuratora generalnego. Tak, on był zastępcą kolejnych ministrów w Platformie Obywatelskiej, więc powiedzmy, no ale powiedzmy, że jest niezależny, tak? Nawet mimo tego, że na końcu spośród tych dwóch kandydatów wybiera prezydent, no oczywiście też zakładając, że prezydent jest uczciwy. Mogłoby to pozostać w pewnym modelu idealnym. Tylko powinien podlegać premierowi. Powinien być po prostu elementem rządu, ten prokurator generalny. I teraz uważam, że ten model w uczciwym państwie, z założenia, że są tam na stanowiskach ludzie uczciwi, mógłby polegać na tym, że po prostu, ponieważ ten prokurator generalny jest wybrany w sposób tak niezależny, więc on i na kadencję, w związku z tym on, gdyby premier próbował mu narzucić pewne rzeczy, mógłby się po prostu na to nie zgodzić. Gdyby były to rzeczy, które są niezgodne z prawem, czy niezgodne z pewną etyką, prawda? A w ostateczności nawet protestując podać się do dymisji. No co byłoby wydarzeniem bezprecedensowym, prawda? Co byłoby wydarzeniem potężnym i oczywiście burza medialna z całą pewnością spadłaby wtedy na premiera. Co to się dzieje, że prokurator generalny wybrany niezależnie na kadencję podaje się do dymisji? I jego kadencja byłaby jakby niezależna od działalności rządu. W tym sensie, że gdyby rząd się zmieniał w międzyczasie, w trakcie jego kadencji, no to on by czekał spokojnie, aż przyjdzie nowy premier i dalej by sobie funkcjonował. Tylko że premier musi mieć pewną kontrolę nad tym, czy jest realizowana polityka w zakresie przeciwdziałania przestępczości,
taka, jaką mają ci, którzy, z jaką zgadzają się ci, którzy go wybrali. No, to jest pewne rozwiązanie. Trzeba się nad tym zastanowić, który model wybrać. Natomiast no, nie można tworzyć fikcji w postaci my za nic nie odpowiadamy. Bo to jest niszczenie państwa. A minister Gowin jaką rolę w tym momencie pełni? Czy nie jest jakąś taką osobą, która nie minister będzie Gowin, na wylocie? Minister Gowin w Platformie od dawna jest w moim przekonaniu wyłącznie listkiem figowym. Mm-hmm. Po to, żeby pokazać tym, którzy mają jakieś tam w miarę konserwatywne poglądy, prawda, są religijni, mm-hmm, tak. że Platforma też jest taka, tak. Bo są tacy ludzie w Platformie. Temu dzisiaj wyłącznie mm-hmm. moim zdaniem służy Jarosław Gowin. Gdyby tak nie było, już dawno zostałby wyrzucony z PO. Dawno już by się go pozbyto. Dziwię mu się trochę, że on się na taką rolę zgadza, no ale cóż. Bartosz Arłukowicz też się zgodził, chyba nie wiedział. Tak, ale wie pani, Bartosz Arłukowicz jest człowiekiem poglądów bardzo lewicowych, tak. W związku z czym w dużym stopniu też zbliżonych do lewego skrzydła PO, które zdecydowanie przeważa, więc on się tam mieści. No a poza tym to człowiek wielkich ambicji, no te ambicje w moim przekonaniu trochę go tutaj zjadły i ja mu się osobiście dziwiłem, że do czegoś takiego się posunął, bo w moim przekonaniu on był dużą nadzieją lewicy. Tak, wszyscy myśleli, że on był dużą nadzieją lewicy, tak, tak. No, tylko za bardzo mu się spieszyło. Tak. Szkoda, no, bo ja uważam, że powinno być tak, że porządni ludzie są po każdej stronie sceny politycznej, bo w normalnym państwie demokratycznym to przecież przepływa, prawda? To się zmienia. Raz jest rząd prawicowy, raz jest rząd lewicowy, raz jest rząd centrowy. To się zmienia, tak jak zmieniają się poglądy i potrzeby ludzi, którzy są wyborcami. I w związku z tym trzeba tego, żeby po każdej stronie sceny politycznej byli ludzie uczciwi, którzy naprawdę chcą realizować interes państwa. Niestety większość tych ludzi zginęła w Polsce. Znaczy większość tych ludzi, którzy byli w Polsce do niedawna i z jednej i z drugiej strony sceny politycznej zginęła właśnie w Smoleńsku. Bo ja jestem przekonany, że te osoby, które były tam także z lewicy, to byli ludzie porządni. Inaczej nie polecieliby tam. Odejdźmy na końcu od polityki. Pan w młodości był związany z harcerstwem. Czego pan się nauczył w harcerstwie? Przede wszystkim samodzielności, którą bardzo lubię, bo rzeczywiście mieliśmy jej wiele. Spotkaliśmy się ostatnio z kolegami moimi z zastępu, bo spotykamy się co roku i razem jeździmy w góry i śmialiśmy się, że gdyby dzisiaj tak puszczano dzieci samodzielnie, jak nas wtedy puszczano, to ci instruktorzy dawno już byliby w więzieniu. Czasy się jednak bardzo zmieniły. Myśmy mieli w harcerstwie ogromną samodzielność i nawet jako dzieci dostawaliśmy wiele zadań, które wykonywaliśmy kompletnie samodzielnie, bez żadnej opieki. No to było niezwykle rozwijające i niezwykle ciekawe. I ono właśnie budowało to poczucie samodzielności, samoodpowiedzialności także. Tak? Jedziesz, odpowiadasz sam za siebie. Ja pamiętam, jak myśmy jechali autostopem z okolic Ełku za Suwałki na przykład. Jako 13-letni chłopcy. Sami, bez żadnej opieki, we trzech. Takie było zadanie do wykonania. I to się działo i nigdy nic się oczywiście nie stało. Ktoś by dzisiaj powiedział, no to mieliście wielkie szczęście, że nic się nie stało. Może tak, ale jednak ja to bardzo dobrze wspominam jako taką no, niezwykłą lekcję samodzielności i życia w ogóle, ale też życia z przyrodą, życia z lasem, bo to harcerstwo moje też dodatkowo ono było bardzo mocno niepodległościowe. Dzisiaj niektórzy z kpiną mówią bogoojczyźniane. Tak, ono właśnie było bogoojczyźniane. Właśnie to wcale nie jest, w moich uszach to wcale nie jest kpina. Ono było bogoojczyźniane. W czasach komuny, kiedy tępiono tego rodzaju przekonania i tego rodzaju zachowania, myśmy to wszystko kultywowali. Przedwojenną rotę przyrzeczenia, przedwojenne znaki. I robiliśmy to na forum, na zjazdach harcerskich, wszędzie, nie wahając się niczym. Nasza drużyna nazywała się Piąta Krakowska Drużyna Harcerzy Piorun imienia Legionistów 1914 roku. I ta nazwa była i ona funkcjonowała i w związku z tym także i cały ten etos. Myśmy jeździli na pogrzeby kolejno umierających wtedy legionistów z tych pierwszych brygad legionów. I pamiętam tą grupkę starszych panów stojących nad kolejnymi grobami,
która coraz to bardziej się wykruszała, niezwykle wzruszające. Niezwykle to było wzruszające i to była lekcja patriotyzmu w tamtych trudnych czasach, wielka lekcja patriotyzmu. I dlatego z takim ogromnym sentymentem to nasze harcerstwo wspominamy. To było takie uzupełnienie wychowania w domu. Dziękuję panie pośle za wywiad. Państwu dziękuję za uwagę.